W poprzednim odcinku mówiliśmy o budowie atomu, z których składa się wszystko, co nas otacza. Rozejrzyj się wokół siebie. Nie widzisz wielkiej atomowej zupy, ale różne materiały. Gołym okiem nie zobaczysz protonów i elektronów. Dlatego wyobrażenie sił elektrostatycznych nie jest tak intuicyjne jak wyobrażenie sobie siły grawitacji. Dlatego użyjemy abstrakcyjnego myślenia. Ten dział fizyki stawia wyzwanie Twojej wyobraźni. Ale obiecuję, będzie ciekawie. W przeciwieństwie do dzieła pewnego Adama. No więc, ruszamy! Wcześniej powiedzieliśmy już, że cząstki mają ładunek i mogą się odpychać albo przyciągać. Nasuwa się pewne pytanie. Jak mocno mogą się przyciągać, odpychać? Czy inne cząstki przyciągają czy odpychają bardziej niż inne? A jeśli tak, to co na to wpływa? Czy odpychanie działa symetrycznie do przyciągania, czy charakteryzuje się zupełnie innym działaniem? Czy ładunek, którym dysponuje elektron, pozwala na silne, z ludzkiego punktu widzenia, odpychanie innych elektronów, czy nie? Odpowiedzi na wymienione powyżej pytania nie są jednoznaczne. Aby zrozumieć je, trzeba najpierw poznać naturę siły elektrostatycznej, działającej między ładunkami. Nim przejdziemy do siły, powiemy krótko o jednostce ładunku, którą jest kulomb. Oznaczamy ją literką C, na cześć Charlesa Coulomba. A o nim jeszcze będzie dzisiaj w tym odcinku. Kulomb jest to jednostka SI, czyli zalicza się do Międzynarodowego Układu Jednostek. W tym Międzynarodowym Układzie Jednostek jest na przykład kilogram, sekunda, amper, kelvin, ale nie już tona czy gram. Służy to wszystko ujednoliceniu. Zobaczmy przykład. Wyjdźmy od ładunku elektronu, który wynosi minus 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba. Jest to wartość przybliżona. Wyczytać możemy z tego, że elektron naładowany jest ujemnie, czyli będzie odpychał inne cząstki naładowane ujemnie. A jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, przeciwieństwa się przyciągają, więc będzie przyciągał cząstki naładowane dodatnio. Jeśli rozpiszemy sobie wartość minus 1,6 do 10 razy 10 do minus 19, zauważymy, że jest to raczej na pierwszy rzut oka dość mała i dziwna liczba. Dlaczego jest taka? W zrozumieniu tego może nieco pomóc taka definicja jednego kulomba. Przyjęto, że ładunek jednego kulomba jest niesiony przez 1 amper prądu stałego przepływający w czasie 1 sekundy. Jest to taki punkt odniesienia. Zostawmy na razie prąd spokoju i skupmy się na siłach elektrostatycznych. Czemu wciąż mówimy o ładunku elektronu, a nie na przykład protonu czy o jakiejś jedynce, którą najwygodniej byłoby przyjąć? Po co to całe zamieszanie? 1,6 i tak dalej. Otóż nasz wszechświat działa tak, że ładunek elektronu traktuje jako mały, niepodzielny klocek Lego, z którego zbudować można inne ładunki ujemne. To znaczy, że wszystkie ładunki ujemne, które istnieją na świecie, są wielokrotnością ładunku elektronu. A co z dodatnimi ładunkami? Dodatnie ładunki dokładnie działają tak samo, tylko po prostu mają plus, a nie minus i też są wielokrotnościami tej samej wartości bezwzględnej. No ale żeby to wszystko było jakieś takie logiczniejsze i prostsze, to wprowadzono ładunek elementarny, czyli właśnie bezwzględną wartość ładunku elektronu. Chcesz być ładunkiem? Okej, ale musisz wybrać sobie wartość tej listy, inaczej nie istniejesz. Wypiszmy sobie kilka pierwszych wartości, jakie mógłbyś przybrać, na przykład dla n równego 1, 2, 3 i tak dalej. Widzimy, że dozwolony ładunek zmienia się w sposób skokowy, czyli skwantowany. Ładunek elementarny jest to najmniejsza porcja ładunku elektrycznego. Między ładunkami działa siła. Jak ona się zachowuje? Czy maleje wraz z odległością? A jeśli tak, to jak bardzo? Zacznijmy od Charlesa Coulomba i jego prawa, które, jak
mi się wydaje, jest dla Ciebie dosyć intuicyjne, nawet bez znajomości wzoru. Zabawimy się jednak w naukowca i dzięki temu zrozumiesz wzór, a nie tylko go poznasz. Otóż, Charles doszedł do wniosku, że dwie naładowane cząstki bardziej się przyciągają, gdy są blisko siebie. Gdy są daleko, to przyciągają się mniej. Jednak co warto zaznaczyć, to to, że siła między nimi nigdy nie znika. Może być ledwie zauważalna, ale zawsze istnieje. 100 km dalej, tuż obok Słońca, tuż obok Alfa Centauri i jeszcze dalej. Siła ta jest więc odwrotnie proporcjonalna do odległości. Charles zauważył nawet, że odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości. Postaram się przedstawić to na rysunku później kolorami na wykresie, by zależność była ta bardziej zrozumiała. Odległość to nie wszystko. Jeśli cząstka ma większy ładunek, przyciąga silniej. Jako, że zajmujemy się oddziaływaniem między dwiema cząstkami, to uwzględniamy wartości ich ładunków, pierwszego i drugiego. Siła jest wprost proporcjonalna do wartości ładunków, więc zapisujemy je powyżej kreski ułamkowej. I czy to wszystko? Czy mamy już wzór na obliczanie siły między ładunkami? No, nie do końca. Coś się jednak nie zgadza. Aby postawić znak równości, to jednostka po obu stronach tego równania musi być taka sama. Sprawdźmy to. Newtony są po lewej stronie, a po prawej mamy kulomb kwadrat przez metry do kwadratu. Więc należałoby wprowadzić jeszcze coś, czego jednostką byłoby... No właśnie co? Spróbuj przemyśleć to. Przez co trzeba przemnożyć prawą stronę, by wyrównać jednostki? Zatrzymaj wideo i zaraz zobacz, czy się wszystko zgadzało. Odpowiedź to newton razy metr kwadrat przez kulomb kwadrat. I w takiej jednostce wyraża się właśnie stałą K, która jest obecna też w tym wzorze. Ta stała nie jest wyssana z palca, bo jest to tak zwany współczynnik proporcjonalności charakteryzujący ośrodek, w którym znajdują się ładunki. To znaczy na ludzką mowę. Siła słabiej lub mocniej będzie działać w różnych miejscach. W wodzie, w próżni, oleju, w czym tylko sobie zamarzycie. Ile współczynnik K wynosi dla próżni? Zmierzono siłę działającą w próżni na ładunki o wartości 1 kulomba położone 1 metr od siebie. Wow, tym razem nie były to elektrony, ale jest to uzasadnione, bowiem prawa strona bez tej stałej K dążyć ma do jedynki. Więc 1 kulomb razy 1 kulomb przez 1 metr kwadrat tworzy jedynkę. Stąd łatwo można wyliczyć, ile wynosi stała K, skoro te ładunki działały na siebie siłą w próżni 9 razy 10 do 9 newtona. Z tego wynika, że K to również 9 razy 10 do 9, tylko teraz jednostka to newton razy metr kwadrat przez kulomb kwadrat. Mam nadzieję, że do tej pory wszystko jest zrozumiałe, bo teraz prowadzimy jeszcze jedną rzecz. K można również zapisać jako 1 przez 4 razy pi razy epsilon. Po co takie cudo? Okazuje się, że to epsilon pod kreską ułamkową jest często wykorzystywaną wartością. Jest to tak zwana stała przenikalności elektrycznej. Również często podaje się ją w zadaniach. Ale nie to jest naszą motywacją, żeby ją poznać. Z tą stałą łatwiej wiązać niektóre zależności, związane np. z indukcją czy natężeniem pola, więc warto na razie o niej pamiętać. Przenikalność elektryczna próżni wynosi około 8,85 razy 10 do minus 12. I teraz jednostką jest odwrotność K, czyli to będzie kulomb kwadrat przez newton razy metr do kwadratu. Każdy inny ośrodek ma przenikalność większą niż próżnia. No to teraz pytanie do Ciebie. Abyś mógł odpowiedzieć na to pytanie, potrzebujesz jedynie wiedzy, którą powiedziałam. Zastanów się, czy ładunki działają na siebie w wodzie słabiej czy silniej? Jeżeli są to te same ładunki i są oddalone na tą samą odległość. Nie próbuj rozwiązywać na chłopskim rozum,
chociaż też możesz na początku zgadnąć, ale potem przyjrzyj się równaniu i zobacz, że każda przenikalność jakiegokolwiek ośrodka jest zawsze większa niż przenikalność próżni. Jaka jest Twoja odpowiedź? Zatrzymaj wideo. Jeżeli przyjrzysz się równaniu, dostrzeżesz, że odpowiedź brzmi, że w próżni przyciągają się mocniej. Warto jednak wspomnieć o względnej przenikalności elektrycznej. Czyli inaczej, ile razy przenikalność danego ośrodka jest większa niż przenikalność próżni. Ten stosunek nazywamy stałą dielektryczną. Gdybym miała narysować, w którym miejscu siła elektrostatyczna działa mocniej i tę wielkość zaznaczyć jakoś nasyceniem koloru, to wyglądałoby to mniej więcej tak. Im bliżej ładunku, tym siła jest mocniejsza. Im bliżej, tym większą zmianę natężenia koloru obserwujemy. Jako, że ten rysunek nie bardzo mi wyszedł, to naszkicuję obok część wykresu hiperboli, który powinien ująć tę ideę trochę formalniej. Sprawdźmy teraz, z jaką siłą działałyby na siebie elektrony umieszczone w próżni metr od siebie. Do wzoru bierzemy przybliżoną wartość współczynnika K dla próżni oraz ładunków dwóch elektronów. Jednostki ładnie się skracają i wychodzi wynik w przybliżeniu równych 2,304 razy 10 do minus 28. Wolfram Alpha na szczęście policzył to za mnie. Dla porównania, jeżeli położysz 100-gramową tabliczkę czekolady na swojej dłoni, poczujesz działającą siłę nacisku o wartości 1 N. Jeśli Ci się podobało, daj znać w komentarzu. Możesz napisać również o pomysłach ulepszenia odcinków. Pa!